Właśnie, przed meczem mówiłeś, że szanse obu zespołów szacujesz tak porówno, 50 na 50. Także było w tym meczu, że do ostatnich minut, sekund to było niepewne, ten wynik. No dokładnie, nie wycofuję się z tego. Rzeczywiście tak powiedziałem i mecz pokazał, że rzeczywiście z przebiegu gry jedna i druga drużyna gdzieś tam próbowała coś zrobić. Oni może byli w troszkę trudniejszej sytuacji, bo mimo wszystko przegrali ten pierwszy mecz. Ale nie ulega wątpliwości, że to jest naprawdę nie ta drużyna i musieliśmy się sporo napracować, żeby wywieźć stąd dobry wynik. Trener zdecydował się na zmianę ustawienia. Jako najbardziej doświadczony zawodnik tej drużynie ocenisz, jak by poskutkowała ta jak się wam grało w tej nowym ustawieniu? Wynik mówi sam za siebie, tak? Rzeczywiście gdzieś dwa dni przed meczem dyskutowaliśmy o tym. Nawet może i dzisiaj były rozmowy na ten temat, czy jesteśmy w stanie podołać temu zadaniu. Wydaje mi się, że nie wyglądało to najgorzej, aczkolwiek na pewno jeszcze parę elementów trzeba doszacować i być może, że w niedalekiej przyszłości tym systemem będziemy grali dłużej, nie tylko jakieś pojedyncze mecze, bo gdzieś tam obserwując zmagania polskiej lidze, widzę, że parę zespołów już ten styl gdzieś tam preferuje. Zgodzisz się ze mną, że w dzisiejszym meczu tej pięknej, finezyjnej gry było niewiele, a dominowała walka? Zresztą w tym pierwszym meczu też tak było. Dużo twardej gry. Wiedzieliśmy, że tego akurat nie możemy przegrać, bo myślę, że mogłoby się to dla nas źle skończyć. Nikt nogi nie odkładał i osiągnęliśmy taki wynik, który premiuje nas do tego, żeby dalej grać w pucharach. Przed meczem mówiło się, że było takie odczucie, że będziecie grali jak u siebie, bo zjawiło się sporo kibiców z ruchu, którzy zaprezentowali się fantastycznie. Jak zawsze. Na nich zawsze możemy liczyć. Ja powiedziałem, to jest nasz 12 zawodnik i rzeczywiście można było odnieść takie odczucie, że gramy u siebie, bo przez cały mecz nas dopingowali, także olbrzymi szacunek dla ludzi, którzy z tego co czekamy o 24 godziny gdzieś tutaj jechali. Wielkie dzięki.